pan Sylwester Wójcik i najlepszy zawodnik meczu, pan Michał Maciniak, jest również trener zwycięskiej drużyny, Paweł Korczyński i kapitan Krzysztof Kusiak. I o pomęczową opinię prosimy trenera gości. Ja przede wszystkim chciałbym tutaj podziękować zawodnikom swojej drużyny, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i utrzymali się pewien wynik remisowy. Dalej to loteria. Moim to jest zadaniem, gdyby jest podziękować drużynie trenerowi Wisły. Naprawdę dobra drużyna, dobra gra. Ja chciałbym się podobać. Także chyba na same plusy. Dziękujemy i trener gospodarzy Sylwester Dziński. No cóż, ja bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, z tego pucharu, bo to jest jedyna rzecz, jaką zdobyliśmy w tym sezonie, bo wicemistrzostwo mistrzostwo to była jedna nasza porażka, byliśmy pierwszym przegranym tego sezonu. Chciałbym podziękować za dobry mecz, bo wczorajszy mecz tak, że trzeba będzie trochę czekać jeszcze na lepszą promocję futsalu niż wczorajszym z Kupczykiem, a 24 godziny mamy jeszcze lepsze widowisko, jeszcze większe emocje. Powiem szczerze, no nie spodziewałem się takiego oporu po drużynie gości, drużynie karty. Brakowało nam bramki na 2-0, jednak przy wyniku, gdzie prowadziliśmy, żeby dojść na dwie bramki, myślę, że byłoby wtedy nam łatwiej. Teraz drużyna karty, no kontratak ma zabójczy i to wiedzieliśmy i nie uszczęśliśmy się błędów. Szkoda, że Bartek naprawdę trochę na końcu nie pomagał, ale karny oddał to co w meczu. Tak powiem, wrócił. Życzymy sobie i przede wszystkim jeszcze dużo niegaty, żeby przyszły sezonie była w ekstraklasie, bo jest duża, która zasługuje na ekstraklasie i chciałbym, żeby takie drużyny były w ekstraklasie. Dziękuję za fajne miejsce. No to wszystko. Dobry. Dziękuję. Kapitan drużyny Gaty Sylwester. Przede wszystkim gratulacje do zwycięzców. Podziękowania zarówno na moich kolegów za walkę, jak i na wygraną przez cały mecz. No nie tylko ten tutaj dzisiejszy finałowy, ale poprzednie, patrząc wszystkie mecze rozegrane w naszej Polski. No cóż, no, na pewno to zostaje niedosyt, ale cieszymy się z tego, że mogliśmy zagrać w tym finale. Nie wyszło to tak, jak sobie myśmy tego życzyli, ale tak jak mówię, gratulacje jeszcze raz dla drużyny i dziękujemy. Zaraz kapitan zwycięskiej drużyny, ale jeszcze jest z nami najlepszy zawodnik meczu, zawodnik Gatty, pan Michał Maciniak. Chyba to prawda, co tutaj się spodziewał się takiego wyróżnienia? No, ja się nie spodziewał takiego wyróżnienia, ale na pewno taka. Miły akcent cieszy, chociaż bym to zamienił na zdobycie Pucharu Polski. Ciężki sezon był przed nami, ale przed tym akcentem pożegnaliśmy się. Dziękujemy. I kapitan zespołu Wisły, Krzysztof Kusiak. Ja chciałem powiedzieć, że Puchar nie oddamy na pewno, ale przed zawodnika finału. Cieszymy się bardzo. Nieprzypadkowo dotarło do samego finału. Nie wiem, chyba nikt się nie spodziewał takiego meczu, takiego oporu. Dziwi mnie to, że drużyna karty w ogóle nie awansowała do ekstraklasy. No i jako drużyna Wisły cieszymy się bardzo z tego programu, bo ma być drugim pucharze, czy przy lidze, to myślę, że nie było to my. Bardzo się z tego cieszymy. I to, co dzisiaj kibice zobaczymy na trybunach i to, co my z boiska zobaczyliśmy, kibiców, którzy się bawili na tym. Myślę, że lepszej promocji nie może być w całym. Dziękujemy. Czy są pytania? Ja mam pytanie właściwie do gości. No jak wam się tutaj grało na tej hali, bo no, te wymiary nie do końca są takie, jak być powinno, ale z drugiej strony jest, wydaje nam się przynajmniej to jest jakoby świetna atmosfera. Proszę o waszą opinię. Znaczy ja tutaj uważam, że lepiej nie możemy tutaj przyczepić, ponieważ warunki są tak same dla nas, jak i dla drużyny, jak i Krakowa. Wiadomo, my możemy powiedzieć, że się tutaj na wyjeździe, tak? Dlatego, że czwartej publiczności na pewno byli kibice z Krakowa. Ja tylko i wyłącznie mogę podziękować kibicom ze Zmyskiego, którzy przybyli licznie i w jakiś tam sposób przy zagłuszającym dopingu kibicom z Krakowa no, nie raz było ich słychać. Jak wam się grało?
Myślę, że do hali no, nie można też się przyczepić. Poza jednym tutaj względem blisko były boczne linie autowe i czasami ciężko było wykonać czy z autu. Chciałbym tutaj jeszcze podziękować naszym kibicom, którzy przyjechali i dopilnowali nas przez cały ten dzień. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań, dziękujemy bardzo.